Cześć, z tej strony Zeus. Zapraszam tutaj na takie luźne rozkminy, powiedzmy, z mojej strony. Zrobimy tutaj też taki tribute Taza, a właściwie tribute związany nie z tym, że koniec kariery Taza, a właściwie tribute Virtus Pro, tak? Ponieważ, tak jak wiemy, Taz już pożegnał się z zespołem Virtus Pro, aktualnie jest w Kinguin. Jest to relacja na pewno win-win pod tym względem, że mamy przykład Taza, który ma niesamowite zasięgi na Facebooku, niesamowitą publiczność, bardzo dużo ludzi, którzy wspierają go, tak? Którzy dalej go supportują, pomimo tego, że już nie jest, tak? W złotej piątce, tak zwanej złotej piątce, która tak naprawdę początkowo to się prezentowała Pasza z Paszą, a nawet Lukiem można powiedzieć, tam Pasza, Neo, Lord, Kuben i właśnie Taz, tak? Teraz trochę inaczej wygląda. Mówimy też złotą piątkę właśnie po zmianach Kubena i Lorda na Snaxa i Białego. No i tak jak widzicie w tle tutaj takie fajne zagrywki Taza, takie historyczne powiedzmy, że akcje, czy takie kluczowe momenty, które wygrywał Taz i którymi się tam w jakimś stopniu szczycił, tak? Więc widzimy tutaj też relację właśnie win-win pomiędzy Kinguin a właśnie Virtus Pro. Virtusi zyskali teraz bardzo mocnego zawodnika, bardzo dobrze aimowego. Michu, no zdecydowanie powiedzmy, że no wybijający się zawodnik na polskiej scenie, tak? I tutaj mamy przykład, że został zauważony, tak? On wcześniej również grał na Virtus Pro. Tam na jakimś turnieju bodajże, gdzie nie mógł chyba Snax w tym momencie zagrać, tak? No to przez to właśnie musiał wystąpić, znaczy musiał. No po prostu zapytaj się, czy zagra. No i tak jak widać, tutaj akurat tak samo wyszło, że zmiana akurat nastąpiła i Michu wstępuje za Taza, tak? No to tak pokrótce, no jedna zmiana w Virtus Pro w Kinguinach dosyć no, zdecydowanie większa, tak? Pozostali zawodnicy z podstawowego składu, po tym szaflu jeszcze z portugalskimi zawodnikami, to właściwie to tylko został Maus i Ralen, tak? Dwóch zawodników z Pride doszło do zawodników, do Pingwinów. Toric i Minis. Taz podobno igluje w tym momencie dla Kinguin. Widzimy na przykład fajny klaczek, który powoduje, że mają dalszą dogrywkę, tak? W ogóle, no, widać Taz w ważnych momentach nie zawodził, co jest właśnie można tutaj zauważyć. Można powspominać, tak, co tutaj Taz robił, co zrobił dla Virtus Pro, że to właściwie to jego rola była tutaj, że doszli w ogóle do tej organizacji, tak. Możemy zaobserwować charakterystyczne rzeczy Taza, tak. Tutaj po wygranej z Nipem, jeszcze z Fiflarenem w składzie, tak, to jest początki CSGO. Widać jak po prostu tutaj Taz no, zabawnie tak podchodzi bez koszulki, dziękuję za grę, tak. No, dosyć zabawna sytuacja, tak. Krzysiek widać jaki młody, tak. Widać ten taki, no powiedzmy, że no, takie zachowanie Taza, tak. Pod tym względem, że był on charakterystyczny. To wydaje mi się, że to jest jedna z takich akcji, którą ja zapamiętuję Taza, tak? To jest sytuacja właśnie 1 versus 3. Taz z 37 punktami życia. Mamy praktycznie jeden tylko zawodnik z małą liczbą HP Titanów. I tu mamy 1 versus 3. 15-9 jest stan, zobaczmy na to. 15-9 i Taz po prostu odbija. I w ostatnich sekundach defuje bombę. To jest perfekcyjny, wręcz taki... To jest to, za co pamiętam, tak? Virtus Pro Taza. To jest ta runda i co jest najlepsze, oni ostatecznie wygrali ten pojedynek z Titanami. Tutaj widać w Titan no, bardzo dobry skład był, tak? No i również jeszcze jest jeden aspekt, który tak naprawdę powinniśmy zapamiętać tutaj od strony Taza. Olof tutaj po wygranej z Virtusami, tak, ma wywiad i nie może nic powiedzieć, bo po prostu fani przekrzykują jego głos, tak? W tym momencie Taz przychodzi i po prostu mówi, żeby szanować graczy, tak? Żeby szanować przeciwnika, że są na tej jednej scenie, tak? I wypadałoby po prostu się wspierać.
No i tak jak widać, no tutaj już od razu inne zachowanie publiczności, no wiadomo, że Virtus Pro akurat aktualnie wtedy grało, no publiczność była za nimi, tak, no ale tutaj widzimy, no fantastyczne po prostu momenty Taza, tak, Virtus Pro, tyle ile osiągnięć oni mieli, no to chyba jeszcze żaden zespół aż tylu nie miał, no może nie każdy miał taką szansę, tak, 1582 dni, tyle razem byli ze sobą w tej piątce, jak Biały, Snax, Neo, Taz, no i Pasza. Ta piątka jest w sumie drugą co do długości ze sobą, tak jakby grania. Jedyny zespół, który ich teraz no, prześcignął, tak, to jest Vega Squadron. To nie jest taki, nie ma takich osiągnięć, tak? Nie jest to tak profesjonalny zespół, jak to był Virtus Pro, to nie jest takimi osiągnięciami. No ale widać tutaj, no ta piątka zdecydowanie będzie zapamiętana przez nas i życzę powodzenia, tak, Tazowi w kolejnym etapie, tak, gry. Również życzę powodzenia Virtusom. Ostatni bardzo dobry wynik na V4, drugie miejsce, niestety przegrali w finale po niewielkiej porażce, tak, niewielkich, tak naprawdę po niewielkich błędach, no i no, niestety drugie miejsce, ale już widać ten powrót, a tak samo widać u Taza, gdzie grali SEA, MDL i teraz zajmują drugą lokatę, tak? Zajęli ostatecznie drugą lokatę w tabeli i będą teraz niedługo walczyli również na Copenhagen Games, tak? No to było wszystko z mojej strony. Trochę gadania, trochę takiego różnych spostrzeżeń. Może wam się to spodoba, no to jest takie coś ode mnie. Zobaczymy, czy się przyjmie. Tak więc dzięki za oglądanie. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Lajkujcie w posty na Facebooku, czy tam. Polubcie po prostu mój fanpage, jeżeli chcecie. Tam macie wszystkie informacje na bieżąco ode mnie. To było wszystko. Dzięki. Jeszcze raz za oglądanie. Cześć.